Cześć kochani, witam was ponownie na moim kanale w kolejnym odcinku na moim wakacyjnym daily. Dzisiaj będziemy reagować na moje stare zdjęcia. Nie. Będziemy reagować na stare filmy na YouTubie. Iż ponieważ, nie wiem czy wiecie, ja mam kanał od 13 roku życia. Kiedyś bardzo chciałam być YouTuberem i na przykład moim wzorcem była Banshee. Nie wiem czy pamiętacie takie czasy i czy jesteście może z tych czasów Banshee, Jacia Dąbrowskiego. Jakby te moje filmy, które dzisiaj będziemy oglądać, są prywatne. Ja mam ogólnie łącznie chyba 60, nawet 80, 66 filmów. Jak wejdziecie na mój kanał, mam 66 filmów. Jak to? Muszę mieć więcej. Raz, dwa, cztery, osiem. Raz, dwa, trzy, siedem. 7 razy 4, 48, 49. Dzisiaj chcę wam pokazać najpopularniejsze filmy, bo szczerze, kiedyś radziłam sobie o wiele lepiej niż teraz na YouTubie. Serio. Bo miałam naprawdę dużo wyświetleń, jakby po kilka tysięcy. Nawet w jednym filmie kilkanaście tysięcy. Więc sobie zaraz obejrzymy właśnie te filmy. 168 filmów. 168 filmów, rozumiecie to? 168 filmów! Masakra. Dobra. Tak jak wspominałam, moją ulubioną wtedy youtuberką była Banshee, czyli Zuzanna Borucka. Bardzo lubiłam tę serię i jakby to była dla mnie taka inspiracja. No i nagrałam kiedyś, bo ona kiedyś nagrała, my morning rutina. Rutina Scorbin. Tylko parodię. Tak samo jak ona. I dużo wzięłam stamtąd. Jakby przyznaję szczerze, naprawdę skopiowałam dużo. No po prostu naprawdę dużo. 7 rano, budzik dzwoni, a ja wpadam w szum. No duchowo tego nie widać. Ej, od zawsze miałam zajawkę. Koły. Nie no, żartuję. Nie wiem, czy tu widzicie na tej ścianie. Na tej ścianie mam jakieś wzory fizyczne. Ja nie umiałam się uczyć wzorów i moim... Jaki to jest rok w ogóle? Zaraz sprawdzę. 7 lat temu, 2016 rok. Ja pamiętam, miałam taki swój pokój, w ogóle mieszkałam jeszcze w innym mieszkaniu niż jestem. Była taka strasznie zniszczona tapeta, a to nie było nasze mieszkanie, więc stwierdziłam sobie, bardzo dużo już miałam tam, nie słyszę. Dużo miałam tam tła, różnego rodzaju. Próbowałam nowości, jeden będzie taki na moim filmie pewnie którymś, mój ulubiony, związany z moimi podróżami, ale to zobaczycie, ale tu jak patrzę, są tu wzory fizyczne na... Droga jednostajna, przyspieszona. Chyba się kartkówka zbliżała. No i ja bardzo zmęczona. Wstałam z łóżka. Się szykuję. Moja środka. Pasta majonezowa. No i co? Myjemy kiły. Ej, ja byłam tak młoda. Ja byłam tak młoda tutaj. Czy ja się zmieniłam? Ja chyba się troszeczkę mogłam się zmienić, ale... Na pewno, no, 16 lat tutaj miałam. Jakby to jest mój w ogóle naturalny kolor włosów, którego nie widziałam już bardzo dawno. I powiem wam, to, że ja to myłam zęby majonezem, to chyba tak było w tej Zuzi, to ja te... O, najgorsza rzecz na mojej... Jeszcze takim najgorszym majonezem. I dodatkowo przeszkadza mi, że lektor jest strasznie cicho i nic nie słyszę. U mnie w filmach bardzo muzyka była dziwna. Nie jak teraz. Naprawdę była dziwna muzyka. Zagłuszała czasami to, co ja mówię, ale po prostu tak montowałam filmy. Ale i tak, 16 lat montować filmy. I'm a pro. Więc myję zęby. Bardzo porządnie. Oczywiście bardzo lubię. Lubię robić różne dziwne miny podczas szczotkowania. Na to nie patrzcie sobie. No, i myję. O matko jedyna, czy wy to słyszycie? Bo ja się nie słyszę. Jest tak głośno tutaj w ogóle. O co chodzi? Bo chcę to... O nie! Jakby... Nie, ale jednak ci nie namożę za ładne szkoły. No, potem maseczka, tłusta... Nie wierzę, że ten film ma aż tyle wyświetleń. Wklepuję, żeby się lepiej trzymała. Ja na prostu sobie nakładałam olej na twarz. Naprawdę. Ej, to denerwuje mnie, że ja siebie nie słyszę, naprawdę.
tutaj co napisane jest. Tak, pamiętajcie, to tylko parodia. Zapraszam na jego fotobloga? Wchodzę na fotobloga? O, żeż kurde! Tu jest fotoblog mój jakiś! Co jest? Ale piękne zdjęcia! O, i tutaj jest mój fotoblog. Jakie piękne są te zdjęcia w ogóle. Bardzo ładne. No, kiedyś już... O, to jest śliczne, podoba mi się. No i teraz... O, ale ładne zdjęcia w ogóle, co jest? Jakby nie pamiętam, że od zawsze miałam taką zajawkę fotograficzną, ale te zdjęcia są ładne, na przykład o ten kwiatek z tyłu. Bardzo ładne zdjęcie, podobają mi się. Kolejny film, jaki będziemy oglądać, który ma najwięcej wyświetleń, nie wiem, czy nawet najwięcej na moim kanale, jest to, jak jeździć na fiszce. Kiedyś w ogóle chyba robiłam reakcję na ten film, bo on jest genialny, ponieważ on w ogóle ma 12 tysięcy wyświetleń. Nagrałam go w 2016 rok to był i wtedy jazda na fiszce była bardzo, bardzo modna. Każdy miał fiszkę. Ja miałam taką najtańszą fiszkę z Biedronki i też ona bardzo słabo jeździła, więc było śmiesznie. Obejrzmy i zobaczmy. Pamiętam, że zrobiłam tam straszny błąd. Naprawdę straszny błąd ortograficzny i byłam trochę wyśmiewana przez to, że nie umiem pisać. Dzieci potrafią być okropne. Cześć wszystkim, jestem Fesola. Dziś mam na was film, o który prosiła mnie. To jest ta ściana w ogóle. W ogóle to jest ta ściana z tyłu, o której wam przed chwilą mówiłam. Tak mi się podobała. Ta ściana mi się tak bardzo podobała. I robiłam ją z urywek, ze zdjęć wywołanych, z urywek, z jakichś podręczników z geografii. Była fajna. I dużo, dużo filmów nagrałam na tej ścianie. Estolarczyk. Skąd znam to nazwisko. Najpierw odcinek z fiszką albo ze swoim zwierzakiem, jak masz. Jakby to do Daria Stolarczyk, to moja siostra, więc napisała mi komentarz i ja robię film. Kiedy ze zwierzęciem zrobię? I Karolina K. Jestem za filmik z fiszka, byłby super. Więc filmik z fiszka, zapraszam. I znowu muzyka bardzo głośno. Ale zasuwam. Ale patrzcie, jaki montaż. To nie było tylko na jeden jakby kadr. W różne kadry. Podstawy są proste, więc trzeba położyć stopę przed dwiema śrubkami. Mam strasznie wielką stopę nadal. Żeby zobaczyć, czy się utrzyma równowagę, można zrobić jaskółkę albo postać kilka sekund na desce. No i oczywiście odepchnąć się nogą. Widzę, skarpetki mam, jak zawsze. To jest bardzo łatwe. Hamowanie! Hamowanie! Jakby ja rozumiem. Ja mam czasami problemy z ortografią. Czasami mi... Nagrywam tu, przepraszam. Mam czasami problem jakiś, no nie wiem, literówka. No i napisałam te hamowanie przez CH. No i tego nie zmieniłam. I dużo było komentarzy, że hamowanie przez samoch. Ale ja to wiem, a po prostu się pomyliłam w trakcie montażu i było hamowanie, więc... Hamowanie jest proste, po prostu trzeba wziąć nogę na podłogę i tak dalej. Moja siostra postanowiła skoczyć. Bardzo proste hamowanie. Albo poszurać nogą po chodniku. Poszurać nogą po chodniku. Skręcanie, moi kochani. Pamiętam, ta fiszka była taka straszna, że ja nie mogłam ją skręcać. Po prostu trzeba przynosić ciężar ciała zgodnie z którą stroną chcecie skręcić. Muzyka jest genialna w ogóle, ale kadry, uznaj, są dobre, jakby są ciekawe. Ciekawi mi się go na ten film. Kadry są świetne. Trzy fiszki chyba miałam nawet wtedy. Jakby moja siostra miała i koleżanka mojej siostry, która była... Nie kaleczy na testy. Łapki w górę i subskrypcje. Moi kochani, to był odcinek, Ja nie wierzę, że 12 tysięcy ludzi obejrzało ten film z hamowaniem. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że niedługo będę miała możliwość nagrania i pokazania wam innych moich dziwnych filmów, bo naprawdę ich jest, jak mówiłam, 160 coś, więc jakby niesamowite. I ja...
jestem dumna z siebie, że zaczęłam tak młodo to wszystko robić. Widać po moich filmach, że od zawsze mnie do tego ciągnęło. Do montażu, do nagrywania, czułam się dobrze przed kamerą. No, wiem na pewno, że teraz lepiej niż kiedyś, bo to zawsze było takie ciche mówienie, taka niepewność. A teraz jest naprawdę już lepiej, jeśli chodzi o nagrywanie filmów. Widać po tych filmach, że naprawdę dużo w to jakby dużo serca wkładałam w te filmy i w te DIY-e, w te pomysły, więc ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że kiedyś zadowolę tą Sandrę 2016 rok i sprawię, że jej marzenia się spełnią, tak jak kiedyś marzyłam o takiej pracy youtubera, youtuberki, nagrywanie filmów. No, dzięki kochani i do zobaczenia jutro o godzinie 16, bo trwa wakacyjny daily. Coś źle powiedziałam.